Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do czwartego odcinka z Sióstr Zmierzchu, Leśne Elfy, Total War Warhammer 3. Dobra, na czym my tu skończyliśmy? Zniszczyliśmy Minotaura, teraz musimy się zastanowić, co my tutaj dalej chcemy. Fajnie byłoby się wybrać do tego drzewa i zrobić sobie tę konfederację i zniszczyć cały świat, no to by było najciekawsze z możliwości. Możemy sobie wybrać jeszcze tutaj poziomy. Tempo uzupełnienia strat to wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Trzymaj uzupełnianie. Zmieniasz poziom uzupełniania się wybranej armii. Okej. Co my tutaj mamy? O, ten łucznik. Podstawowe obrażenia od tego. I szkolenie. Dobra, musielibyśmy sobie trochę zregać tą armię. Aha, to i tak nie możemy się ruszyć. No tak, bo zdobyliśmy dopiero to miasto. Tu możemy używać tych korzeni, żeby się tam gdzieś powybierać. Wybierz armię przebywającą w regionie z magicznym lasem. Choć nie, tutaj musimy jeszcze poczekać może, żeby ten rytuał przeprowadzić. Moglibyśmy trochę kasy tutaj zarobić, byłoby fajnie. Zobaczmy, co my tutaj możemy. Garnizon buduje, ok. Kontrola. A dobra, czyli nic więcej nie zrobimy. To jest dosyć dobra armia. No tak, bo tutaj Neheka zniszczył tamtego. Z Neheką mamy najmniejszą awersję, więc z nim byłoby się zdecydowanie warto dogadać. A z kim on w ogóle prowadzi wojnę jeszcze? A, my mamy z tymi, ale to tam raczej nieważne. Gdzie jest Neheka? A Neheka z nikim nie toczy wojny, dobra. A to pójdźmy tam turę, nie marnujmy czasu. Malekita byłoby spoko docisnąć. Póki jest w miarę słaby. Nie wiem, czy Cylostra tutaj nie będzie chciała się do nas dobrać. Ja nie przeciw. No nie wiem, nie wiem. A Cylostra z kim się tutaj dogaduje? A, bo my się z tymi elfami możemy dogadać, żeby Cylostra nam przed zniszczyć. Bo my się tutaj dogadywaliśmy z nimi, okej. No, ja bym tutaj Cylostra osobiście zniszczył. Będziemy mogli sobie nawet przepłynąć tam główną armią. My tu możemy jakiś item jeszcze jej dać. Ona w sumie ma wszystko wyposażone chyba, tak? Pomocnicy. Mamy tutaj pomocników, widzę jakichś różnych. A, to możemy odzyskać, dobra. To są skaweni jeszcze chyba. A dobra, ci walczą. Z Malekitem. A Malekit w ogóle? Ósma siła. 6 miast. No tutaj taki... Nie no, może byśmy się faktycznie wybrali do niej. Ja najchętniej to bym zasadzkę tutaj na nią zrobił. O, i nawet jest dosyć dobry procent na to. Dobra, wypowiadamy jej wojnę i tyle. Może wpadnie w zasadzkę. Gorzej jak ja wpadnę w zasadzkę. Dobra, możemy... Będziemy tak na styk z kasą trochę, ale damy radę. Czas łoić piratów. Tu jeszcze garnizon mamy. O, wpadł w zasadzkę. A, możemy to stoczyć. Będziemy mieć mniejsze straty, bo automat to zaś pewnie by wrzucił tych naszych łuczników do przodu. A tutaj musimy patrzeć na to, że on ma jednak bardzo dużo tych jednostek strzelających. Szkoda, że mało lasu tutaj akurat jest, to mieliby mniejszą szansę nas trafić. Dużo tej piechoty coś mamy. Ile to mamy tych jednostek? 5, 6? O, sporo. Coś dużo tej piechoty. A najłatwiej byłoby tego bohatera mu szybko ubić. Trzeba uważać na tych granaciarzy. A nie, dobrze wygląda mała mapa. Okej. Nawet kraby ma, o kurczę. Dobra.
Tu zdecydowanie możemy poukrywać te jednostki niektóre. Okej. Okay. A gdzie jest jego bohater? No tak, on jest z przodu, to może byśmy orła na niego rzucili. Dobra. O kurde. Ładnie tutaj trafiają nas. No dobra, tutaj już mamy zastrzelone te nietoperzyki. Możemy zrobić tak, żeby ci do tych strzelali. O kurde, ci łucznicy tak się trochę za bardzo wyschylili. Dobra, proponuję załatwić mu tego bohatera i tyle. O kurde, ja tam po swoich strzelam. O kurde. No, trochę tam grubo poleciałem. A nie, tutaj nic nie zrobią. Dobra, niech sobie zabijam tego orła, który i tak tutaj nic nie robi. A ożywione kolosy widzę lecą. Okej. Okay. Możemy jeszcze zbufować sobie go tutaj. Kurde, załatwił nam tego orła, no. No zaskoczył mnie chłopak, zaskoczył. Dobra, gonić ich tam. Ta armia co tu idzie z tego garnizonu i tak dużo tutaj nie zrobi. No dosyć dobra miał tutaj armię, trzeba mu przyznać. Trochę tutaj jest bajzel, jeśli chodzi o te jednostki. Nie no, taki ostrzał, co tam w nich idzie, to... Najgorsze, że oni uciekną nam trochę. Możemy tutaj w nich wlecieć chyba. O, oni się już kruszą tutaj. Aż nic z nich nie zostanie. Nie no, spoko chyba. Aż 5 straciliśmy. No normalnie dramat. Spoko, oni teraz tak bardzo spadną z armią, że... Poza tym oni tam jeszcze walczą z tymi elfami wysokiego rodu, a tamten bohater jest dosyć dobry, jak dobrze pamiętam. I no będą mieć kiepsko tam. No ładnie, ładnie. Możemy sobie wyregać trochę tam armię. Uderzymy od razu zaraz w to miasto, zniszczymy. Tak, to nie agresję, dobrze. Tam wolę zostawić tą armię w tym garnizonie, bo... przychody z tych... A, przychody z budynków może. Bo my tak z kasą trochę kiepsko stoimy. O, armia bardzo ładnie wylegana. Okej, okay, tu możemy sobie zmniejszyć. Możemy sobie też artefakt jakiś ulepszyć, co dosyć dobrze wyjdzie nam. I...
Tylko pytanie, który artefakt będziemy ulepszać. Broń jest ulepszona. Orwi Kołczan. Odporność na ostrzał. No, to by mogłoby nie być głupie nawet. A to był chyba talizman, nie? Orwi Kołczan, no. To może sobie to ulepszymy. Czekuj. Tam od razu wskakuje chyba, nie? Okej. No, ta nasza bohaterka tutaj już nieźle, nieźle kręci. Jaką średnią? Co wygadać? Że oni tu miasta nie mają. A tu jest fajnie, bo tu wszystkie te mapy są takie same, a to są idealne mapy dla leśnych elfów, nie? Zdecydowanie idealne. To jest naprawdę mega duży plus dla tych jednostek, do tej całej frakcji, no. Tylko trzeba oszczędzać te jednostki. No ten orzeł jest, ja osobiście nie przepadam raczej za tym orłem. Nie jest dla mnie jakiś taki wybitnie potężny. Dobra, to te jednostki ja bym pochował raczej. A dobra, tego nie możemy tutaj przerzucić. Okej. Do tego orła, żeby nie zapomnieć. No, tu już w nich prują. Dobra, strzelców oni mają dalej, widzę dopiero. Magiczny pocisk. Leciał ten pocisk. A, tutaj nietoperki. O kurde, rzuciłem tego bohatera tak za grubo trochę. O nie, czarami nas będą bili. Oj, trochę tutaj zabalowaliśmy. Co on tu przyzywał? Wow. No, trochę się chaos tu zrobił faktycznie. Kurde, no, brakuje nam takiej jednostki, która będzie mega obijała ich tam. No, ląduj tym ptakiem, a nie. Dobra, dawać te driady do przodu. No, trochę tutaj się zamotałem. I trochę faktycznie za to płacimy.
Jeszcze tam, tak mam armię ustawioną, że tak mi masówkami może tutaj lać. No, trochę nie tak to miało być, moi drodzy. No ale to już trudno. Nie są to takie ogromne straty, z którymi gdzieś tam bym sobie nie poradził. No, możemy to trochę przyspieszyć, żeby tutaj ich powybijać. No i tyle. Nie straciliśmy raczej żadnej jednostki. Dostały trochę łomotu. Bohatera nam mega przestrzelili. No ale piraci, jak wiecie, grałem też piratami i są mega potężni. Bardzo duże przebicie pancerza, no łoją strasznie jednostki. Akurat, że tym bardziej, że mieli chyba tu 4 jednostki i tam jeszcze chyba mieli 2. No. To one są bolesne trochę. Za bardzo też w kupę ułożyłem tą armię, dlatego też mnie tak tymi masówkami gdzieś tam powybijał. Ale to tak do przeżycia. Ja bym zniszczył tą osadę. O, możemy fajną jednostkę zrekrutować. Najgorsze, że tutaj będziemy na wyczerpaniu stali i to mi tak średnio leży. To jest właśnie najgorsze u elfów, że jak one zniszczą, to oni się w ogóle już nie mogą ruszyć. Nie wiem, czy to wszyscy tak mają, ale chyba elfy na pewno tak mają. No dobra, jak oni teraz stoją? Pokazuje mi to? Nie, dobra, to jeszcze stare staty zaczytuję. Poziom werbowanych lordów, tempo uzupełniania strat driad. Taka raczej średnia mi to leży, przychodzi zaniszczenie osad. O, to już bardziej. Teraz możemy tutaj też coś wybudować sobie, na przykład pod winko i tutaj pod te jednostki. Możemy trochę z kasą teraz poszaleć. No boli mi to, że nie możemy się ruszyć, kurde. No ale to trudno. No nic nie zrobimy, moi drodzy, no nic. Będziemy musieli się tu wrócić, regnąć armię i dopiero tutaj się wybrać na nich. Chyba, że elfy będą drugie szybciej. Ich zdążą skasować. Tutaj widzę kult rozkoszy rozwala Kislev, więc zaraz będziemy musieli przygotować armię na kult. Dostęp wojskowy, no dobra. Już co już prawie możemy sobie ogarnąć. Tam skaweni widzę mega cisną. No skaweni na elfy, no tutaj są... Co muszę zrobić? Wygraj określoną bitwę. Tylko norskiej. Kurde, jakby tu jakaś norska była, to spoko. Ale że tu norskiej nie ma, no. Nie no, nie spadła nawet z tego. To ile ona ma ziem? 8 ziem ma! Wow. Szalona. Ona zniszczyła tamtego całego, okej. No, to powiem wam, jestem w szoku. Czy Cylostra tak ciśnie? Ile mamy tutaj już tych punktów? 84, no to jeszcze trochę trzeba tutaj dotrwać. Dobra, no to pójdźmy tą turę. Nie wiem, czy da się zrobić konfederację od razu z tymi elfami, jak się ma jakąś siłę tego, no, bardzo wysoką siłę armii. Czy tylko prędzej właśnie przez te zadania. Śmieszne, że ten komunikat nam tutaj został. No ale Cylostra będzie mocna. 8 osad to ona ma tam całe wybrzeże zajęte. No, i leci z tą armią non-stop do przodu. Garnizony też bardzo mocne tutaj są. Ach, trochę to zrąbałem. No, warto byłoby jej zająć to miasto tutaj, ale to może nas trochę kosztować. Ale ile kasy by było za to? Mogliśmy zająć to miasto. Dobra, z tego już raczej nic nie będzie. Oni nas nawet lubią, ale czemu nas lubią? Walczymy z tym klanem. A jak w ogóle Neheka sobie radzi? Oni nas nie lubią, ale nie wiem w sumie czemu.
Nie mamy jakichś takich, wiecie, z nim złych stosunków w miarę. Ten bohater mnie trochę martwi, ale... Piratom zajmować miasto to jest trochę lipa. Bo oni mają same jednostki strzelające. O, Cylostra tutaj jest na bank. Jest taka opcja, żeby tutaj się zasadzić na nich i oni wyjdą z tego miasta. Tą walkę będzie trzeba stoczyć naprawdę bardzo inteligentnie. Ale krab jakiś tutaj. A oni tylko z nami wojnę toczą. I mają całą armię z tej strony. Z jednej strony wolałbym to zająć im. No, zajmiemy im te miasto. No, musimy zająć te miasto. I poczekamy, co tam się potem wydarzy. Czem na polana. Jeszcze chyba nie walczyłem nigdy w tym mieście, tak mi się wydaje. Czterech strzelających. To nawet nie jest źle, tylko że kurde, to są mocni strzelający. Można wykorzystać właśnie zasadę, żeby ustawić gdzieś tam całą armię, a z drugiej strony resztę i jakoś tam zmanewrować się z nimi. Zająć im na przykład to miasto. Kurde, ale ładne to miasto jest. A wiecie co zrobimy? Stawimy całą armię z tej strony. Możemy ukryć wszystkich. Czekaj, oni nie są ukryci wtedy. A bo tu jest tak trochę mało tego lasu. Okej. Albo ich widać po prostu. Czemu ich widać w lesie? No tych też widać, a to tamci tylko mają ukrycie, okej. Okej. Dobra. Ci jeszcze na ukryciu idą. Musimy zająć mury i ich wystrzelać, nie? Bohaterami bardzo mocno bijeć? Kurde, biją nawet. Kurde, ale mają zasięg te ich mury. For orders!
Kurde, obijają strasznie te ptaki. Dobra, nasi łucznicy już tutaj wchodzą, widzę. I w sumie mogą do góry lecieć. Dobra, to jest ten nasz orzeł, to go trzeba wycofać. Dobra, tu już mamy ich posprzątanych. Dobra, tutaj mamy już zajęte prawie. O, bo tutaj idą ten, piraci. Dobra, tutaj jednostki tutaj się przydało, żeby podleciały. Podlecimy tutaj tymi jednostkami. Dobra, tu przyzwiemy tego. A ci tutaj zasięgowo cisną, dobra. Już są prawie u góry, to też spoko. No, tu tam orzeł już sobie wykańcza ich. Dobra, proponuję tutaj tą armią lecieć. Nawet nie wyszło to tak źle. Dobra, wycofajmy ich. Szkoda tych łuczników. No, trochę wystrzelali nam ich. Ale ci już spoko, bo ci już przejmują. Dobra. Tam już też wykończeni są. Możemy walnąć tą smogą tutaj ich. Dobra, spoko. A, dawać, dawać. Bierzemy tamten punkt. Oni, widzę, się tutaj zaczęli wracać, ale to i tak już im tutaj nic nie da. No. Dobra. Możemy tutaj podlecieć, możemy to przyspieszyć też.
Kurde, ta wieża nas tutaj obija mega mocno. Masz Kuba na zasięg. Kurde, jak tutaj obijają. No co, oni się powinni już wykruszyć, a nic, a nic. Miałem stracone te punkty. Dobra, wykończyć ich wszystkich tutaj. Duże straty czy nie, bo szczerze? Lajtowo. Myślałem, że będzie gorzej. A poza tym, jakbyśmy mieli się tutaj teraz bronić, to... Znaczy, my nie będziemy mieć takiego miasta, ale zbudujemy sobie... Bo zniszczyć te miasto, jakbym zniszczył, to jestem już martwy. Z tego względu, że wybiłoby nas wyczerpanie od wampirów, czyli spaczenie całe. Musimy to miasto zająć niestety. Zastanawiam się, czy tego orła nie wymienić na tych łuczników i tak zrobię. Dobra, teraz chociaż widzimy tą mapę całą od nich. Jedna armia jest tutaj, druga pewnie tu manewruje. Więc też za niedługo tutaj do nas dojdzie. Nie będę już puszczał tury, bo byśmy po prostu za długo już grali. Więc zostawię to tak, jak jest. Wydaje mi się, że spoko ogarnęliśmy. 5 tur zagraliśmy, ale było dosyć sporo walki. Ogarnęliśmy trochę wampiry, zniszczymy pewnie te całe wybrzeże. Ewentualnie je zajmiemy, no zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Z jednej strony jest warto to też mieć, bo ten rozwój nam się tutaj ładuje, choć on nam tu nic nie daje, ale bardzo to tempo uzupełnienia strat jest spoko. A poza tym wrogowie nam się nie generują, więc to jest fajne. No, tutaj będziemy musieli na tą Moratię ogólnie uważać. I co my tutaj możemy? No za niedługo będziemy mogli też ten kult przeprowadzić, a tutaj dostaniemy, co dostaniemy za budynek. Odblokowuje wyczerpanie, odporność na w górach, odporność pod śniegu. Ale siła pocisków plus 10% do wszystkich armii, no mega. Dobra moi drodzy, dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!